Czas na szybką konfę. Konferencję przed meczem z Jagiellonią Białystok zaczęliśmy od tych złych wiadomości, żeby przejść potem do tych dobrych. Dlatego na początek kontuzje. Mamy w tej chwili tylko potwierdzenie dotyczące Weszo, czyli potwierdzenie tego, czego się spodziewaliśmy, że jest to poważny uraz, który będzie wymagał zabiegu i operacji i na pewno dłuższa przerwa przed Marco, jeżeli chodzi o Wamare, jeżeli chodzi o Jose, dopiero dzisiejsze badania nam powiedzą więcej. Stoki Jędza. Co z prawą obroną? Pewno Paweł Stolarski jako zmiennik w meczu poprzednim zdał egzamin i bardzo prawdopodobne, że również w meczu z Jagiellonią dostanie szansę. Jeśli w Legijnym słowniku jest hasło trudny teren, na pewno znajduje się tam słowo Białystok. Czy drużyna Jagiellonii, z którą mierzyliśmy się ostatnio, to wciąż ta sama drużyna? Proces aklimatyzowania się do nowego trenera i też pomysł trenera, który potrzebował też trochę czasu, żeby drużyna zaczęła grać tak, jak on tego oczekuje, jest już za nimi, że oni są w tej chwili znowu drużyną, która jest groźna tak samo jak była wówczas, kiedy walczyła o najwyższe cele. To by było na tyle. Widzimy się na kolejnej szybkiej konfie przed meczem z Piastem w Gliwicach.